I mamy, słuchajcie, nie wierzę, właśnie blokowaliśmy nowego zadymiarza, którym jest oczywiście Bibi. Zanim przejdziemy do dzisiejszego filmu, w którym odblokujemy i przetestujemy Bibi, czyli najnowszego zadymiarza w Brawl Stars, to sprawdźcie koniecznie, jaki kolor ma u was przycisk subskrybuj, widoczny na dole pod ekranem obok mojego awatara. Jeśli ten przycisk jest u was czerwony, to koniecznie mnie go kliknijcie, zasubskrybujcie mój kanał i zróbcie tak, żeby był szary. Po pierwsze dlatego, że lecimy po 200 tysięcy subów do końca maja, a po drugie dlatego, że z osób, które subskrybują mój kanał, wybiorę dzisiaj jedną osobę, która otrzyma ode mnie za darmo Bibi, ale o tym więcej szczegółów zaraz. A póki co, siemanko, z tej strony Seedrox, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale. Dosłownie przed chwilą w Brawl Stars został dodany nowy zadymiarz, a właściwie nowa zadymiara o nazwie Bibi. W związku z tym stwierdziłem, że fajnie byłoby wydropić tą postać, ale w dzisiejszym odcinku spróbujemy wydropić ją ze zwykłych Brawl Boxów, których udało mi się zebrać ponad 100. Mam nadzieję, że tyle skrzynek wystarczy, aby odblokować nowego zadymiarza. Jeśli uda nam się to zrobić, a podejrzewam, że raczej tak, to w dzisiejszym odcinku, poza tym, że Bibi odblokujemy, to również ją przetestujemy i zobaczymy, czy będzie ona tak samo OP jak Rose'a zaraz po opublikowaniu. To jedyne, co musicie zrobić, to zostawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybować mój kanał i walnąć obok dzwoneczek oraz na dole napisać byle jaki komentarz. A póki co witam was już na moim koncie, na którym, jak widzicie, mamy zupełnie inne tło. To tło świadczy o tym, że w grze najprawdopodobniej zostały już wprowadzone wszystkie zmiany, w tym także pojawił się nowy zadymiarz Bibi. Sprawdźmy, czy faktycznie tak będzie. Uwaga, wchodzimy w listę zadymiarzy i mamy, słuchajcie, mamy tutaj, jak widzicie, w zadymiarzach do odblokowania Bibi, której jeszcze póki co nie mam. Sprawdźmy, jak wygląda sklep, bo podejrzewam, że no właśnie, w sklepie będzie Bibi do kupienia, ale kosztuje aż 170 gemów. Tak czy inaczej, osoby, które w dzisiejszym odcinku wygrają kartę Google Play'a o wartości 50 zł, będą mogły, jak widzicie, kupić 170 gemów i spokojnie sobie tą postać kupią. Ale ja w dzisiejszym odcinku będę starał się jej nie kupować, tylko spróbujemy wydropić ją ze zwykłych rollboxów, których mamy w tej chwili 117. Czy to wystarczy? Mam nadzieję, zaraz się przekonamy, ale żeby tego zbytnio nie przedłużać, moi drodzy, zaczynamy od pierwszego zwykłego rollboxa. Fajnie byłoby z niego już wydropić nową postać, ale czy tak będzie? Niestety raczej nie. Pierwsza skrzynka za nami, strzelcie, moi drodzy, łapeczkę w górę, żeby no jak najszybciej Bibi nam tutaj wypadła, bo podobno jak będzie pod tym filmem... Nie, w sumie to bez sensu. Strzelcie po prostu lajka, tak żeby, słuchajcie, Bibi gdzieś tutaj nam wydropiła. Ja będę te skrzynki szybciutko otwierał, bo mam ochotę jak najszybciej ją wydropić, mam ochotę jak najszybciej tą postacią zagrać. No i mam przy okazji ochotę zebrać sobie wszystko to, co z tych skrzynek będzie wypadało. Warto, słuchajcie, to wszystko zbierać, bo po pierwsze brakuje mi monet na ulepszanie moich zadymiarzy, a po drugie brakuje mi punktów, żeby tych zadymiarzy móc ulepszać. Póki co niestety nic nie ma. W dzisiejszym odcinku może okazać się jeszcze, że zamiast Bibi trafimy jakiegoś innego zadymiarza. To by nie było w sumie głupie, bo mam jeszcze do odblokowania dwóch legendarnych zadymiarzy, czyli Kruka i Leona. Poza Bibi mam również do odblokowania Mortisa, no ale nie oszukujmy się, no w dzisiejszym odcinku chyba najbardziej chciałbym jednak odblokować Bibi, tak mi się przynajmniej wydaje. Otworzyliśmy sobie już, słuchajcie, myślę ponad 10 skrzyneczek i w tych 10 skrzynkach jeszcze, ponad 10 skrzynkach jeszcze nie było tak naprawdę nic ciekawego. Póki co same monety, same punkty do różnych postaci. Otworzyliśmy kolejną skrzynkę, mam ich jeszcze 102 i jeśli, słuchajcie, w tych dwóch najbliższych skrzynkach nie będzie nowej postaci, to myślę, że zrobię króciutkie cięcie i będę sobie powoli po prostu szybciej otwierał, ale mamy! Jak widzicie, mamy, udało się trafić Bibi, czyli nowego, epickiego zadymiarza. Powiem wam szczerze, że się nie spodziewałem, jednak jak widzicie, zmieściliśmy się w tych chyba 17 skrzynkach, czyli no, powiem wam szczerze, wynik bardzo, bardzo dobry. Ależ to, moi drodzy, pięknie wygląda. W końcu mam odblokowaną Bibi i w tym miejscu chciałbym powiedzieć wam o drugim sposobie, dzięki któremu możecie po dzisiejszym odcinku tę postać zdobyć, bo pierwszy sposób jest taki, że stawiacie łapkę w górę, suba oraz na dole piszecie byle jaki komentarz i ja z tych osób wylosuję jedną, która otrzyma kartę Google Play'a. Ale drugi sposób jest taki, że jak pod tym filmem pojawi się 15 tysięcy lajków, to od razu w opisie pojawi się, moi drodzy, kod na kartę Google Play'a o wartości 50 zł i pierwsza osoba, która ten kod zrealizuje, instrukcja będzie oczywiście podana w opisie, będzie mogła za te pieniądze kupić sobie Bibi. Także strzelcie koniecznie łapkę w górę, dobijajcie jak najszybciej 15 tysięcy lajków, no i jeśli będziemy zbliżali się do 15 tysięcy lajków, to zerkajcie koniecznie do opisu i sprawdzajcie, czy przypadkiem nie pojawił się już kod, bo no tak jak mówię, kto pierwszy, ten lepszy. Okej, mamy, moi drodzy, starcie solo. Nie wiem, czy ta mapa jest odpowiednia dla Bibi, wydaje mi się, że tak, ale zwróćcie uwagę, że po lewej stronie już mamy pierwszego gracza, który również ma tę postać. Po prawej stronie kolejna Bibi, no nie wierzę, słuchajcie. Mamy już dwie Bibi na mapie, a to są tak naprawdę dwie pierwsze osoby, które spotkaliśmy. Zwróćcie uwagę, w lewym górnym rogu to się dzieje. Dwie osoby zginęły i te dwie osoby to również były Bibi. Dobra, ja sobie szybko zbieram Power Cubesa. O, bo tu mamy
walkę z robotem. To nie będzie, słuchajcie, wcale takie proste w takim razie. Tam mamy kolejną Bibi. Ludzie, mi się wydaje, że na tym serwerze są tylko i wyłącznie Bibi. Takie mam wrażenie. Goni mnie tutaj robot, także podejrzewam, że nie będzie łatwo go pokonać. Bibi ma spore obrażenia mimo wszystko, więc jeśli poszlibyśmy, słuchajcie, z tym robotem do krzaków, to może coś by jeszcze udało się z tego zdziałać. Jeśli go zabijemy, będziemy mieli 3 power cubesy, więc warto byłoby to zrobić. Okej, jesteśmy na dobrej drodze, ale jak widzicie, idzie tutaj kolejna Bibi, która nie może mi ukraść, słuchajcie, tych moich power cubesów. I czy to zrobi? Tak, ukradła, ale no niestety, Bibi mnie pokonała. W pierwszym meczu zająłem Bibi 5 miejsce, ale to jest hit, słuchajcie. Na tym serwerze tak naprawdę były chyba same Bibi. 5 miejsce i plus 5 pucharków, to jest, moi drodzy, piękne w nowych postaciach, ale nie demotywujmy się, zagrajmy raz jeszcze. Na początku, no miałem od razu robota na klacie, więc to nie było zbyt łatwe, ale teraz, moi drodzy, postaram się wygrać. Zobaczymy, czym się uda. Póki co gra się fajnie, nie użyłem jeszcze ulta, także zaraz tego ulta jeszcze oczywiście użyjemy. No i zobaczymy, jak to będzie. Wow, jest jakaś inna postać, słuchajcie, mamy Rico w lewym górnym rogu, który atakuje już jakąś Bibi. Dobra, spróbujmy tą skrzyneczkę szybko zdobyć, okej, skrzynka jest nasza. Rico teraz do nas strzela, ale w sumie nie zrobił nam nic strasznego. Tutaj mamy, słuchajcie, kolejne skrzyneczki. Te skrzynki możemy sobie oczywiście rozwalać. I Bibi ma dość mocny ten swój podstawowy atak, ale jest on dosyć wolny, z tego co zauważyłem. Nie atakuje ona jakoś mega szybko, na pewno nie tak szybko jak na przykład Rosa. Okej, tutaj Bibi, zwróćcie uwagę, ma już naładowanego ulta, okej. Zwróćcie uwagę, że też jej pałka się jakoś podświetla, tak ciekawie całkiem. Dobra, tutaj mamy Rico, który też jest jakimś nukiem, bo to też, słuchajcie, jest postać, która pewnie nie ma zbyt wielu puszek, no ale zobaczymy. Póki co nie najlepsza sytuacja, tylko 2 power cubesy i no ciekawe, co się z tego zaraz rozwinie. Tutaj mamy Rico, gdyby ktoś tam z drugiej strony do niego poszedł, to mielibyśmy go w kleszczach, ale nie udało się. Udało się za to ukraść power cubesa, bardzo dobrze. Tam na dole mamy, słuchajcie, Bibi, która też jest atakowana przez inną Bibi, ale się odrzuciłem w tym momencie. Okej, poleciało prosto do robota, także bardzo ładnie to się złożyło. Kurczę, robot się na mnie przerzucił, ale również go odepchnęliśmy. To jest fajne, słuchajcie, jeśli chcielibyście właśnie pozbyć się robota, to możecie go przy pomocy tego uderzenia Bibi go po prostu odepchnąć. Niech ten robot się przerzuci na kogoś innego, zróbmy tak, żeby właśnie tak się, słuchajcie, stało. Dobra, robot już poszedł na kogoś innego, no i zobaczymy, 7 zadymiarzy jeszcze przy życiu. Okej, musimy tego robota odrzucić, spoko, udało się znowu. Tam Bibi ma 6 power cubesów już, kurczę, podejrzewam, że będzie problem, żeby ją pokonać, ale chciałbym w końcu użyć ulta. Jeszcze ulta nie udało mi się naładować, jeszcze ulta nie udało mi się tym bardziej użyć. Dobra, tutaj się udało trafić tą wieżyczkę, ale nic poza tym. Okej, Bibi walczy z Pam, słuchajcie, Bibi wygrała niestety. No i podejrzewam, że tutaj będzie już problem, żeby z tą Bibi zwyciężyć. Użyję chociaż ulta, tak, ulta użyłem, ale niestety, jak widzicie, 3 miejsce, jeszcze wygrać się nie udało. No ale może do 3 razy sztuka. Okej, moi drodzy, mamy kolejny meczik. Plan jest taki, aby jak najszybciej zdobyć te 2 skrzynki, które są tutaj u góry. Czy nam się uda? Zaraz zobaczymy. Jean tutaj już do nas, jak widzicie, leci. Będzie on próbował te skrzynki, wydaje mi się, przejąć, albo przynajmniej skutecznie nas od nich odepchnąć, ale my się tak łatwo, moi drodzy, nie damy, chociaż tutaj, jak widzicie, zrobiło się gęsto, zrobiło się ciasno. Dobra, udało się tą Bibi jeszcze odrzucić, tego Gina by trzeba było, słuchajcie, pokonać, ale on, jak widzicie, no jest już na dobrej drodze, żeby zaraz nas zabić. Prawie mnie przyciągnął, udało się w ostatniej chwili uciec. Dobra, zbierzmy w takim razie też szybko tą skrzynkę, którą tutaj mamy. Okej, Jessie ją rozwaliła, ale to my weźmiemy tego power cubesa, nie oddamy go absolutnie Jessie. Mamy jeszcze 8 zadymiarzy, tam na dole jest Bibi, która ma no 8 power cubesów, także całkiem sporo. Ten Gin też mocno nas ciacha. Na niego trzeba na pewno uważać. Dobra, tam gdzieś łapa Gina przyleciała. Dobra, czy tutaj jest? Nie, myślałem, że to jest Jessie, ale Jessie była niżej troszkę. No dobra, mamy tutaj, słuchajcie, kolejną skrzynkę, którą warto byłoby zdobyć. Zaraz zobaczymy, czy się uda, mam nadzieję, że tak. Nie wygląda na to, żeby Jessie chciała nas tutaj atakować. Na szczęście tak się właśnie nie stało. Tutaj mamy tego Gina, który, kurde, jest strasznie mocny na Bibi. No niewiele nas już, tam jest Bibi, która z tym robotem walczy i której fajnie byłoby, słuchajcie, zablokować tutaj drogę. Okej, Bibi poleciała, jeszcze dostała od robota. Pięknie, słuchajcie, Bibi leży, mamy wielkie starcie. No i teraz jest szansa, żeby wygrać ten mecz, grając właśnie nowym zadymiarzem. Czy tak będzie, czy tak się stanie, to się zaraz pokaże. Ja szybko chcę jeszcze tutaj, słuchajcie, zdobyć te power cubesy, które wypadną z tego robota. Te power cubesy zdobyć się na szczęście udało. No i pytanie, co teraz zrobi Jessie? Jessie będzie na nas tutaj czekała, będzie na nas polowała, ale jak widzicie, udało się jeszcze od niej uciec. Kurczę, co tam? Aha, na dole jest wieżyczka, dobra, i kolejny robot, także na to trzeba będzie mocno uważać. Tego robota, słuchajcie, spróbujmy odepchnąć. Dobra, dostał, ale nie tak, jak sobie tego życzyłem. No i teraz mamy problem, słuchajcie. Mamy problem, czy uda się pokonać tą Jessie. Wydaje mi się, że chyba jednak będzie z tym dużo większy problem, niż się spodziewałem. No i właśnie, jak widzicie, przegrałem w starciu 1-1. Meczek bardzo ciekawy, ale trochę źle to rozegrałem. Jeszcze nie do końca umiem tą postacią grać, ale z czasem się nauczę. Tak czy inaczej, moi drodzy, więcej nie będę już w dzisiejszym odcinku próbował, bo muszę lecieć szybko na studia. Ale podejrzewam, że zrobię live, na którym tą postać jeszcze będziemy wspólnie testowali. No a jeśli wy chcielibyście ją już przetestować w grze,
że jeśli jeszcze nie macie, to przypominam, że macie dwie szanse, aby ją zdobyć. Po pierwsze, łapka w górę, sub na kanale i na dole wyda jaki komentarz. A po drugie, jak będzie pod tym filmem 15 tysięcy lajków, to w opisie od razu pojawi się kod na kartę Google Play'a. Także śledźcie to, ile jest lajków, zerkajcie do opisu, żeby ktoś wam czasem tej karty nie ukradł. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej postaci. Mi osobiście Bibi bardzo się podoba. Powiem wam szczerze, że jest dużo lepiej zrobiona, jest dużo bardziej zbalansowana niż Rosa, która po wyjściu była bardzo, bardzo OP. Ale jestem ciekaw, co wy o tym myślicie. Ja póki co się z wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku.